Urzędnicy skarbowi powinni ścigać zagraniczne korporacje, które bez cła, bez wad, bez CIT sprzedają odzież, w tym odzież używaną w Polsce. Ale urzędnicy skarbowi na podstawie danych wynikających z obowiązku unijnego raportowania przez wszystkie platformy do handlu, chociażby używaną odzieżą, nie powinny ścigać polskich rodzin, które sprzedają taką odzież czy drobnych handlarzy. My jako Prawo i Sprawiedliwość stoimy po Stronie Polaków. Urzędnicy nie powinni zajmować się Polakami, którzy sprzedają odzież, ale powinni zajmować się mafiami watowskimi. Sam wczoraj kupiłem na jednej z takich platform, tą właśnie kamizelkę za kilkadziesiąt złotych, używaną, ponieważ korzystam z takich platform i rząd Donalda Tuska zaproponował absurdalnie niski limit 30 transakcji w roku i 2000 Euro Powyżej tego limitu będzie obowiązek raportowania przez takie platformy, które zajmują się sprzedażą, czy może umożliwiają sprzedaż Polakom odzieży używanej. I dobrze, że ją sprzedają, to jest ekologiczne i warto to po prostu robić reperować swoje m.in. budżety. Walcząc z Tusko-Drożyzną, i na podstawie tych danych urzędy skarbowe będą mogły ścigać setki tysięcy polskich rodzin. Nie ma na to zgody, jako prawo i sprawiedliwość, obronimy tutaj interesy Polaków. W Sejmie zrobimy wszystko, aby złe przepisy, które zaproponował rząd Donalda Tuska, poprawić, bo urzędy skarbowe mają zajmować się przestępcami, a nie zwykłymi Polakami.